Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Przechodzimy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, 9 werset: Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Niesamowite słowa Jezusa Chrystusa. Niesamowite słowa Jezusa Chrystusa, które przypominają mi o pewnej sytuacji. Otóż, kiedy się nawracałem, kiedy się upamiętałem, kiedy robiłem pierwsze kroki w stronę Pana Boga, kiedy zawołał mnie po imieniu, to pamiętam, jak na dzień dobry, na dzień dobry odrzuciłem w ogóle myśl, że to może być Jezus Chrystus. Szukałem wszędzie w buddyzmie, w hinduizmie, w islamie gdzie się tylko dało, byle nie zwrócić uwagę na Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że obserwując tych, którzy nazywali się naśladowcami Jezusa Chrystusa, doszedłem do wniosku, że to są ludzie, którzy z całą pewnością wierzą w jakiegoś Boga wojny, w kogoś, kto bardzo chyba lubi i bardzo kocha spory, kłótnie i... Niekończące się debaty, dlatego, że obserwując chrześcijan, zauważyłem, że oni bardzo lubią właśnie to robić. Kłócić się, walczyć ze sobą, dzielić o wszystko ze wszystkimi. I stwierdziłem, że skoro to są ludzie, którzy wierzą w jakiegoś Boga wojny, no bo tak się zachowują, to ja ani z nimi, ani z tym Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Na całe szczęście, po pewnym czasie odkryłem, że. Mam patrzeć na Jezusa Chrystusa, a nie na tych, którzy nazywają się być Jego naśladowcami. Natomiast Jezus Chrystus to ktoś, kto czyni pokój, to ktoś, kto szuka rozwiązania każdego konfliktu, szuka rozwiązania każdego problemu, a nie szuka winnego. Ja oczywiście mam pełną świadomość tego, że Pan Jezus powiedział, że przyszedł na ziemię, by przynieść miecz. I mam pełną świadomość tego, że czasem są takie sytuacje, w których po prostu musimy powalczyć. Czasem są takie sytuacje, w których należy jasno i wyraźnie opowiedzieć się po stronie prawdy. Ale większość naszych kłótni wcale nie dotyczy tych sytuacji. Większość naszych spin wcale nie dotyczy tych sytuacji. Większość naszych sytuacji dotyczy tak naprawdę tego, że my za wszelką cenę chcemy znaleźć winnych, a nie rozwiązanie naszych problemów. I dokładnie na tym rozumiem ten werset, że błogosławieni czyniący pokój to ludzie, którzy nie szukają winnych, ale szukają rozwiązania. Prosty przykład, kiedy małżeństwo szuka winnego, kto jest winny, żona czy mąż, no to im ucieka poszukanie rozwiązania tego, by ich małżeństwo było wspaniałe, nikt nie jest w stanie ponieść ofiary. Nikt nie jest w stanie swojej dumy schować do kieszeni, nikt nie jest w stanie zachować się tak, jak zachowałby się Chrystus, bo oni są zainteresowani rozprawą sądową, która udowodni, kto jest winny w tej całej historii. Tak długo będą się bić, tak długo będą się kłócić, tak długo nie będą mieli wytrzymać tej całej historii, aż w końcu udowodnią, że to ta druga strona jest winna. Co tylko będzie przyczyną nieszczęścia dla tego małżeństwa. Kiedy mamy jakiś spór między braćmi, to zamiast ponieść ofiarę, zamiast poszukać rozwiązania, szukamy tego, by udowodnić, że to ten drugi jest winny, to ten drugi nie ma racji i w ogóle Pan Jezus tak. Nie robił. Pan Jezus czynił pokój właśnie poprzez to, że nie był zainteresowany znalezieniem winnego, ale był zainteresowany znalezieniem ratunku również dla winnego. Dlatego jest nazwany Synem Bożym, bo Bóg to ktoś, kto nie szuka winnego, tylko ktoś, kto znalazł ratunek dla winnych, dla Ciebie. Dla mnie, błogosławieni, czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa.